Chcielibyście tutaj taką małą lawinę dobra zapoczątkować? Nie chcecie chyba. Aby odwrócił się do swojego sąsiada. 26 marca w MDK-u odbył się koncert ewangelizacyjnego zespołu Testimonium. Na występ artystów z Katowic przybyła młodzież szkół średnich uczestnicząca w rekolekcjach wielkopostnych. Artyści poruszali temat korzyści, jakie płyną z wiary w Jezusa Chrystusa i obecności w Jego Kościele. Poprzez piosenki, komentarze, świadectwa, konkursy oraz dialog ze słuchaczami odpowiedzieli na pytanie, dlaczego warto wierzyć. Witamy serdecznie widzów telewizji parafialnej, zespół Testimonium z Górnego Śląska. Ja się nazywam Sebastian. Agnieszka, też witam serdecznie. Alina. Jesteśmy w składzie czteroosobowym. Jak widać, maleństwo jeszcze się nie narodziło. Moja żona Agnieszka jest w stanie błogosławionym. Zespół Testimonium to nasze dzieło ewangelizacyjne, które podjęliśmy już 13 lat temu. Testimonium oznacza świadectwo. Staramy się poprzez naszą twórczość, bo gramy piosenki autorskie, mówić, przypominać właściwie o wartościach. Reklama wartości to jest takie nasze główne hasło. I poprzez nasze właśnie piosenki, komentarze i świadectwa staram się mówić o tym, co w naszym życiu najważniejsze, a w naszym życiu nas, chrześcijan, katolików, najważniejszy jest Pan Bóg. Staramy się nasze życie też jak gdyby dostosowywać, dociągać do tego, o czym głosimy. To jest chyba najtrudniejsze zadanie. Natomiast ewangelizacja w dzisiejszych czasach nie jest łatwym zadaniem. Natomiast dotarcie do młodzieży z naszego jak gdyby tutaj punktu działania polega na zachęcie, przede wszystkim zachęcie do włączenia się w grupy parafialne, w grupy czy to modlitewne, a szczególnie w lekturę Pisma Świętego. My nasze teksty opieramy na Piśmie Świętym. Również zachęcamy do, w dzisiejszych czasach, szczególnie w dobie multimediów, do słuchania audiobooka, Pisma Świętego w formie audiobooka, czy to zgrania sobie na telefon komórkowy, na smartfon, komputer i tak dalej. Oraz zachętę do udziału w Eucharystii, jako takie naładowanie, podłączenie się do źródła dobra, prawdy i piękna. To są takie nasze dwa główne cele i cała nasza twórczość wokół tego się zawiera. Czasem się zastanów, czy zrobiłeś coś, że na drugim końcu świata samotny płacze ktoś. W tobie także siła, aby dobro siać. Wystarczy tylko im poznać. Lawina, nie da dobra im poznaj, jak to się zaczyna. Dokładnie 17 marca. 17 marca i graliśmy dla chyba bardzo wielu szkół, bo była bardzo pełna sala. To było w Domu Kultury, tak jak i dzisiaj. I to były 3 koncerty. I to były koncerty dla szkół chyba gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych. W każdym razie ja pamiętam, że był komplet i że było to bardzo dobrze zorganizowane przez siostrę Julitę, która wtedy właśnie z młodzieżą współorganizowała te rekolekcje. Pamiętamy ciepłe przyjęcie, pamiętamy wspaniałą młodzież, wspaniałą salę. Mamy nadzieję, bo jesteśmy właśnie przed koncertem, że i tym razem będzie tak samo dobrze. Reagują różnie, ale z reguły jest to bardzo dobre przyjęcie nas, a ze względu na to, że młodzież teraz jest taka nowoczesna, to myślę, że bardziej trafia ta muzyka śpiewana do nich niż takie tylko mówienie. Także staramy się poprzez to śpiewanie, poprzez nasze piosenki i teksty właśnie tak trafiać do tej młodzieży. Tyle razy ci nie wyszło, już tyle razy upadałeś.